Szanowni Państwo, już za parę dni, 1 lutego, minie dokładnie rok od momentu, kiedy objąłem stanowisko szefa artystycznego, pierwszego dyrygenta i kierownika artystycznego Opery Filharmonii Podlaskiej. Jeden rok to jest, wydawałoby się, dużo, ale dla takiej instytucji jak nasza nie jest to dużo, dlatego że plany artystyczne, które musimy robić, często się robi z rocznym, nawet dłuższym wyprzedzeniem. Także tutaj właśnie pierwszy rok wydawałoby się, że głównie skupiałby się na tym, żeby realizować te plany, które dotychczas były zrobione. Jednak na szczęście udało się zrealizować wiele nowych pomysłów, wiele ciekawych, mam nadzieję, pomysłów. Ciekawych dlatego, że za co chciałbym Państwu serdecznie podziękować, że widzieliśmy, że na nasze wydarzenia przychodziło bardzo dużo słuchaczy, także tutaj na Państwa wsparcie nie musieliśmy narzekać. To, co się przede wszystkim udało, to jest to chociażby takie wydarzenia jak zakończenie sezonu artystycznego 2015-2016, kiedy wykonaliśmy na naszej dużej scenie utwór, fantastyczny utwór Planety Holsta i po raz pierwszy w Polsce z ostatnią częścią dokomponowaną Plutonem, kiedy wykonaliśmy też suite z Gwiezdnych Wojen i to wszystko zrobiliśmy do pięknych, trójwymiarowych prezentacji przygotowanych między innymi przy współpracy z Planetarium w Olsztynie. Bardzo dobrze udał nam się też początek tego sezonu, który był niezwykle zajęty, dlatego że z jednej strony musieliśmy przeprowadzić ogólnopolski konkurs dyrygentów, gdzie po raz po wielu latach wróciliśmy znowu do formuły konkursu ogólnopolskiego, a nie międzynarodowego. To udało się fantastycznie, dlatego że okazało się, że jednak mamy świetnych, młodych polskich dyrygentów i naprawdę mieliśmy co pokazać. Jednocześnie sezon zaczęliśmy monumentalnym wykonaniem utworu Quo Vadis Feliksa Nowojewskiego, gdzie uczciliśmy rok właśnie tego kompozytora. Tą rzeczą, do której starałem się dążyć, którą chciałem jakby wypełnić w ciągu tego roku i którą jakby chciałem wprowadzić i co się na szczęście udało, to było to, żeby wprowadzić nowe serie koncertowe do naszych koncertów abonamentowych. I tutaj obiecałem Państwu rok temu, że wprowadzę 4 serie koncertowe i to się rzeczywiście udało. 4 serie niesymfoniczne, dlatego że nasza orkiestra musi oczywiście obsłużyć nie tylko koncerty abonamentowe symfoniczne, ale także wydarzenia operowe i wydarzenia muzykalowe. I tutaj udało nam się wszystkie te 4 serie zrealizować. Pierwsza seria to jest Koncert Mistrzowie Świata, gdzie nasi muzycy pracują z koncertmistrzami najlepszych orkiestr światowych. Druga seria to jest Camerata Plus, gdzie nasi muzycy w składach kameralnych mogą pracować z najlepszymi muzykami świata, z największych estrad światowych. Trzecia seria, która nam się bardzo też udała, to koncerty zespołów gościnnych. Tutaj mieliśmy przede wszystkim chór Polskiego Radia z Krakowa, który przyjechał do nas i który wypełnił naszą salę koncertową na Podleśnej po same brzegi. I teraz będziemy mieli okazję przy okazji karnawału gościć u nas chociażby Łomżyńską Orkiestrę Kameralną. I czwarta seria, na którą chciałbym serdecznie zaprosić, dlatego że pierwszy jej koncert już się odbędzie za tydzień, już 20 stycznia, to jest seria koncertów barokowych. Chcieliśmy ją tutaj zainaugurować na razie gościnnymi wykonawcami, którzy mam nadzieję będą w przyszłości pracować też z naszymi muzykami, ponieważ wśród naszych muzyków też są fantastyczni muzycy barokowi. I tutaj zaprosiliśmy przede wszystkim Aureliusza Golińskiego, koncertmistrza najbardziej utytułowanej orkiestry polskiej, orkiestry barokowej Arte dei Suonatori, która ma chyba więcej na swoim koncie nagród płytowych niż jakakolwiek nawet orkiestra symfoniczna. Aureliusz Goliński wraz z fantastycznymi solistami, takimi chociażby jak Paweł Książkiewicz, flecista, czy Rafael Przybyła, oboista, wykona tutaj dla nas koncerty, utwory, które przypomną nam klimat dawnego Lipska, starego Lipska, pięknego miasta zabytkowego, takim, jakie to miasto było w XVIII wieku, w czasach Jana Sebastiana Bacha i zaraz po jego śmierci. Oczywiście oprócz tego stała działalność instytucji, która fantastycznie też funkcjonowała, chociażby wznowienia oper Carmen, Czarodziejskiego Fletu, Upiór w Operze, czy przede wszystkim premiera 2 wydarzeń scenicznych, czyli Zemsty Nietoperza i Kota w butach. Innym bardzo ważnym wydarzeniem, gdzie reprezentowałem naszą instytucję na światowych estradach było poprowadzenie koncertu na otwarcie 25. jubileuszowego Festiwalu Muzyki Współczesnej w Kiszyniowie, gdzie wraz ze wspaniałym polskim solistą Arkiem Adapczykiem, który zresztą też występował tutaj u nas w Białymstoku, wykonaliśmy koncert fagotowy Andrzeja Panofnika, koncert poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Po roku działania w Operze Filharmonii Podlaskiej mam ogromną przyjemność teraz zaprosić Państwa już od stycznia, już od tego miesiąca do wydarzeń koncertowych, które już w całości zostały zaplanowane przeze mnie. I tutaj z ogromną przyjemnością przede wszystkim zapraszam na koncert 20 stycznia, koncert barokowy, który będzie otwarciem nowej serii koncertowej, którą Państwu obiecałem rok temu. Koncert, na którym będziemy mogli usłyszeć najlepszych muzyków barokowych w Polsce, chociażby Aureliusza Golińskiego, koncertmistrza
najbardziej utytułowanej polskiej orkiestry Arte dei Suonatori, która ma więcej nagród płytowych na swoim koncie niż chyba jakakolwiek orkiestra symfoniczna w naszym kraju. Drugie bardzo ważne, szczególnie dla naszej instytucji wydarzenie w tym miesiącu, to jest oczywiście koncert jubileuszowy naszego wspaniałego chóru, który w tej chwili jest uważany za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy chór symfoniczny w naszym kraju. Chór, który już teraz, w tym tygodniu, 13 stycznia, zaśpiewa dla Państwa koncert na naszej dużej scenie, świętując swoje dziesięciolecie. Także następne koncerty naszych abonamentów myślę, że będą dla Państwa bardzo ciekawe. Starałem się, żeby przyjeżdżali do nas naprawdę wyjątkowi artyści z całego świata. I przyjadą oni tutaj z takich krajów jak Kanada, jak Singapur, jak Korea, jak Wielka Brytania. Wszystkich Państwo będą mogli usłyszeć w naszych koncertach abonamentowych. To, na co szczególnie chciałbym zaprosić chociażby i polecić, to chociażby koncert 3 marca, gdzie pani Walentyna Jegoszyna, uważana za jedną z najlepszych interpretatorek muzyki Rachmaninowa na świecie, zresztą laureatka tego konkursu, zwyciężczyni tego konkursu w Moskwie, wykona rapsodię na temat Paganiniego właśnie Serbisza Rachmaninowa. Myślę, że przed Państwem będzie dużo bardzo ciekawych wydarzeń, fantastycznych artystów, ciekawych utworów. Wreszcie wrócimy znowu do wykonywania symfonii. Będą Państwo mogli usłyszeć chociażby 3. Symfonię Góreckiego, 7. Symfonię Dworzaka, Symfonię Cezara Franka i 9. Symfonię Beethovena, utwory, które są w symfonice światowej uważane za jedne z najlepszych utworów w tego gatunku. Także myślę, że ci, którzy przez ostatnie miesiące byli spragnieni większej ilości symfoniki, właśnie to teraz w ciągu najbliższych miesięcy będą mogli usłyszeć. Serdecznie zapraszam.